Witajcie kochani w niedzielę, mamy dzisiaj taką piękną pogodę, że po prostu aż żal siedzieć w domu. Więc stwierdziliśmy, że gdzieś pojedziemy. Moje plany były takie, żeby wybrać się gdzieś do Krakowa, u Polakowskiego zjeść sobie obiad. Taki polski, zwykły, tradycyjny, żeby się nie plątać, bo nie wiadomo w jakich restauracjach, gdzie i tak dzieciaki nic nie zjedzą. A potem zobaczymy, pospacerować sobie może taki kopiec. To już zobaczymy, co później wyjdzie. Na pewno sobie pospacerujemy trochę po rynku. I przy tej okazji stwierdziłam, że pokręcę sobie po raz kolejny włosy. To ile pozytywnych wiadomości, słów od mojego męża czy od mojej córki, że tak pięknie wyglądam w tych kręconych włosach, to po prostu mam jeszcze większą motywację, żeby faktycznie je sobie tak kręcić, bo nie wiem, zajmuje mi to dosłownie 5 minut, a fryzura jest totalnie inna, człowiek jakiś taki odmieniony, odświętny, wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, więc kręcę sobie włosy i dzisiaj z łazienki się z Wami witam. Kilka osób też pisało do mnie, żebym właśnie pokazała, jak ja kręcę swoje włosy, bo bardzo podobają mi się te moje loki, więc przy tej okazji może też Wam pokażę, jak ja to robię. Właśnie podzieliłam sobie włosy na takie dwie dosłownie partie. Teraz w zależności jak bardzo chcecie mieć skręcone włosy, takie grube pasma bierzecie. Ja biorę raczej takiej średniej grubości, bo nie chcę mieć takich wielkich skrętów, tylko raczej takie fale. I kręcę loki od twarzy na zewnątrz. Więc sobie przykładam, wykręcam na zewnątrz, obracam prostownicę i teraz jadę, ale nie do samego końca, tak żeby nie powstały mi takie loki komunijne, tylko żeby one na końcach były takie po prostu proste, a nie zakręcone. I to tak fajniej, dużo nowocześniej wygląda, zwłaszcza jak się potem te loki wyczeszę. Niektórzy wiem, że nawet sobie podprostowują końcówki i wtedy te loki są już w ogóle takie fancy, ale ja jakoś niekoniecznie wypracowałam sobie taki sposób i zobaczcie, gadam do Was dosłownie 2 minuty i połowa włosów już jest zakręcona, więc tak jak mówiłam, schodzi mi z tym naprawdę bardzo szybko, a człowiek wygląda naprawdę świetnie i nie mam wtedy też takiego oklapu na głowie. Zobaczcie, pierwsza partia zrobione, ja sobie dokręcę drugą i potem Wam pokażę, co robię na końcu. Gotowe, wyglądają tak, ale to nie koniec, bo czekam aż teraz one się ostudzą i potem rozczesuję je szczotką, żeby to były takie luźne fale. O, na ten moment wyglądają właśnie tak, nawet fajnie jak się troszkę rozpadną, brzydko sobie zakręciłam, żadnych pianek, żadnych pudrów do włosów nie używam. Wczoraj byłam na urodzinach u Krześnika, także dzisiaj do kawki jeszcze nam zostało trochę torta. Am, miam, miam, Kuba, tak? Proszę. Leśny mek z masą czekoladową, także teraz czas na drugie śniadanie i za chwilę pakujemy manatki i jedziemy. Tu, dać, miam? Tak, tak. Proszę. Takie dobre. Miam. Smakuje? Ciekawe, czy tą warstwę szpinakową zje. Am? Spokojnie. Nie, wypluł! Co to się stało? Złe dali. A się rozepnij. Myślałam, że wszystko przejdzie. No jednak nie! No ty, łobuzie. Łobuzie, arbuzie. No wystarczy zmienić firmę jogurtu i też już nie będzie. Taką wielką pakę z ciuchami, ale nie tylko. Są tutaj też buty, kurtki, sweterki, katana jeansowa,
zgapa, jakieś inne swetry, koszule. Na dnie nawet są buty, kalosze, śniegowce i cała ta paczka kosztowała mnie 65 zł, więc wkręciłam się trochę w Vinted. Akurat teraz mieliśmy po prostu no zero ciuchów, jeśli chodzi o rozmiar 86, że teraz jesteśmy zaopatrzeni i właśnie dzisiaj chyba zamiast kurtki Kubusiowi założę taką koszulę z takim misiaczkiem od środka. Ona, jak widzicie, jest ze smyka, rozmiar 86, nic kompletnie, niezniszczona, elegancko, superowa, będzie fajnie wyglądał. Dziękuję. Tak, to twoje ubranie. Tak, taki sweterek jeszcze jest. No, sweterek i kapela taka piękna. Zobacz sobie. Wyciągasz tutaj, pokazujesz koszulę. Taka koszula. Śliczny. Tak, Kubuś, wyciągasz. Może później to, Kubuś, wypakujemy, co? Śliczny. Jeszcze kolejna perełka z tej paczki. To są takie lniane, cienkie, beżowe spodnie z Newbie. Do tego też są szelki i tam chyba też jest koszula, z tego co widziałam. Także paczka, powiem wam, no świetna za dosłownie bezcen. A cały ten zestaw znalazłam za sprawą tej kurtki. Szukałam Kubusiowi Klarii. Szukałam Kubusiowi kurtki na wiosnę, miał tylko takie zimowe, a szukałam właśnie czegoś granatowego albo beżowego, żeby też do bucików dopasowało i głównie też takie kolory ubrań ma, ewentualnie coś w zieleni. I znalazłam właśnie na zdjęciu, bardzo ta kurtka mi się spodobała, bo to było, powiedzmy, pierwsze zdjęcie z całej tej paczki. Weszłam w to i wtedy pokazała się cała paczucha, także też bardzo fajna, idealna na niego, na styk kurteczka z kapturem, bardzo, bardzo przyjemna i jeszcze jest lekko ocieplona takim polarkiem od spodu, więc super, no. Proszę bardzo, jest pani taka gotowa. Jeszcze buciki. No dobrze, głodna, też jestem głodna. No, to by się sobie już tam myśli. Najwyżej obiad, jak nie będzie nic sąsiedzi. No, spokojnie. Wsadzę. Bo to wiesz, to może być pół godziny parkowania. Jesteśmy już w Krakowie. Ruch jest ogromny. Nawet się nie zorientowaliśmy, że dzisiaj jest Krakowia Maraton. Więc zwężenia drogi, zablokowane, pozamykane ulice, korki są strasznie duże. Zmieniliśmy lokalizację restauracji na Szalone Widelce. Tak, zaraz na wprost teatru Słowackiego. Słowackiego, miał powiedzieć Solskiego. Menu wygląda bardzo fajnie, restauracja jest rodzinna, więc mam nadzieję, że będą przychylnie patrzeć na menu dziecięce i na dzieci też w środku. No nie wiem, szukamy parkingu i pewnie sami nie zjecie, a ja dostanę na wynos i jedziemy dalej. No w sumie to będzie jakaś opcja. Ej, może wyjmij sobie do samochodu. Także mam nadzieję, że widzimy się w środku w restauracji za mniej niż 40 minut. Zawsze najlepsza i lepiej iść do Polakowskiego. No to chwila, ja tu połowę zjadłem. No właśnie, połowę mojej porcji zjadłeś tak naprawdę. Ale tak ciężko. Tak, dużo mąki i ciężko to przemielić. A nie było dobrego rozsądnienia, prawda? Nie ma, właśnie nie da się tu kupić żadnej surówki, buraczków ani niczego.
Podsumowując naszą wizytę w Szalonych Widelcach, nie wiem skąd jest tyle dobrych opinii. Szczerze, dla mnie takie 3,5 na 5 to tak maksymalnie. Dobrze, nie na 10, to by gorzej to miało. Nie, gdyby była tak, surówka jakby była do czegoś tam, a nie można nawet było wybrać, nie? No nie, nie dało się dokupić surówki. Placki były fajnie wysmażone, ale strasznie dużo mąki, więc były takie twarde ogólnie. Ogólnie fajne, z tym sosem kurkowym. Dobry pomysł, ale nie do końca fajne placki. Także... No ale stek akurat nie ma się... Stek był pyszny, no, porcje były ogromne, dzieci miały rosół. Dorosłą porcję na dwa i, on był w ogóle się i naprawdę był ogromny, średnio ciepły ogólnie też. Tak. Także chyba ten polakowski może jednak był lepszym wyborem. Tam już jedliśmy kiedyś i naprawdę tam jest zawsze pysznie, no tylko tak bardziej barowo, nie? Pamiętajcie, żeby sobie zrobić rezerwację. Rezerwację ewentualnie chcecie spróbować. Bo nie czekać godzinę. Tak, na pewno nie było to warte czekania prawie godziny. Azja Express mieli te tak? Różane coś tam zjeść. Ja mam różane lody. No. Różane lody, tak. Stwierdziłem, że lepsze niż popcorn. Daj to. Dla mnie? Słucham. Nogi twojego? Możesz. To jest tak, jakbyś jadł śmietankę i wąchał różaniec. Różaniec? Różaniec. O zapachu różanym. No jakby w smaku to się nie czuje tego, nie? Tylko w zapachu. Jak zbliżasz gałkę lodów do siebie, to czuć ten. No małe i 6,50. Nie ma smaku w tych, które... W tym roku robimy u siebie w domu. Nie ma bata. Nie no, wszędzie takie kolejki nawet do lodów. 10 osób przed nami. Wszędzie po prostu ludzi jak mrówek. Taki dobry nocik. Rozburzyłaś? Myślałam, że mi robisz fryzurę, a nie rozburzasz. Czy ma rączki? Daj, Bolale, daj. No, bo to jest Kubusia Lalusia. On to się otuli. Otuli Lalusia, daj. Przewlekam. Pięknie, Kuba. Broń się, Kubuś. I'm going crazy for you. I feel like the ocean. I can see you want this too. Cause you've been looking at me all night. Jest roztapia. Jest donatek. Znaczy pan jak mi zapakował, to był taki. Jest kawka z żabki. Bo musicie na dużo w sumie. I co, idziemy pod smoka sobie, może tam usiądziemy? Możemy. Mamy i sumeczka w wózku na kawki. Na dwie. Akurat na dwie. Dziecko do buzia. Bo gościu tak tutaj szaleje po schodach, że kręgosłup odpadł. Musimy zmienić lokalizację, może koło smoka coś będzie, chociaż nie sądzę. Kubuś! Kubuni! Gdzie ty tą lalę bierzesz? Ucieka! Gdzie ty uciekasz, Misiu? Ajdę! Na schody, no tak. Najlepsza atrakcja, schody. Idzie? No? Idziesz? Tak, tu? Tu chcesz włączyć? Koniec? Na swoje ścieżki w ogóle. Nie, 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 nie. Ja się widzę. Chodź! Chodź! Chodź, żabko! Masz lalę. Masz lalę, masz. Tak, nieźle, tak.
Ja nie wiem, popatrz. Taki nagły skok temperatury, że jest tak ciepło, trochę nas osłabia i tak chodzimy, chodzimy, ale już tak myślimy, a jakaś lemoniatka by się przydała, coś na orzeźwienie. Aż Karol, jak widzieliście, przyniósł jakąś drożdżówkę, żeby trochę cukier nam skoczył. I już chyba teraz nie będziemy wracać. Gdzie? W prawo? Może być prawo. No bo chyba idziemy... Co? Chyba tu idziemy, potem i w prawo, nie? Tak. No i chyba teraz nie będziemy już wracać piechotką do samochodu, bo zaparkowaliśmy sobie na galerii krakowskiej, tylko po prostu pojedziemy sobie tramwajem, więc będzie atrakcja. Klarcia po prostu skacze z radości, że będzie tramwaj, a my sobie odpoczniemy trochę, bo no mogłoby być ciężko. Nie mamy żadnej hulajnogi ani drugiego wózka, tylko jeden. Klara i tak daje radę. Hulajnoga jest w samochodzie, jakby się ktoś powiedział. No właśnie, hulajnoga została w aucie. Inne były trochę plany. Ja ostatnio jechałam autobusem do galerii, ale tramwajem to nie wiem kiedy ostatni raz. Chyba jak odbierałam dyplom z uczelni. Piąteczka. Idziemy tramwajem, Kuba? No jeszcze mamy 15 minut. Się spóźniliśmy na wcześniejsze. Dosłownie odjechał nas przed nosa. Co ty do kolegów na dyplomie? Kiedy ci pomogła, tup-tup? W ogóle jaka akcja w tramwaju, ja chcę kupić bilet, oczywiście czytnik kart nieczynny, to po pierwsze. No, a po drugie to w ogóle miałam przygotowaną odpowiednią ilość pieniędzy i nie przyjmowało żadnych innych monet niż złotówki, w sensie jeden złoty. I chodziłam po całym tramwaju i rozmieniałam u ludzi pieniądze, aż w końcu wybił nasz przystanek, a ja dopiero kupiłam bilet, skasowałam i wysiadłam. Już do domu, dzieciaki nam padły w samochodzie i nie udało się wprawdzie ich przenieść tak, żeby spały dalej w domu, ale dosłownie przebrałam w piżamki, Karol ogarnął Kubusia, ja Klarcie umyłam zęby na łóżku i poszły spać. Karol ostatnio nie jadł tych moich kanapeczek, tych tostów, które wam pokazywałam, a strasznie mi posmakowały, więc stwierdziłam, że dzisiaj mu zrobię. Trochę przepis zmodyfikowany, bo nie miałam awokado, tylko dodałam tam serek kremowy i też mozzarella taka tarta, a nie w kulce, także sobie zaraz zaczynamy kolację i czas na odpoczywanie po tym dzisiejszym intensywnym dniu. I mozzarella też dodawała taki kolejny smak tutaj, nie? Ta się po prostu stopiła i tyle, nie? Taką najlepszą żonę na świecie, że takie rzeczy też robi dobre. Myślę, że jest czego zazdrościć. Myślę, że wystarczy, tak? Ale to jest dobre. Mhm. Ja bardzo idę. Ja myślę, że ciężko w takiej restauracji się nam odnaleźć. No, ale zdecydowanie. Wiesz, co ja sobie pomyślałam? Że teraz się boję tego all inclusive na wakacjach. To bo jak jest dobry all inclusive, to wszystko spoko. Ale jak jest kiepski i męczny przez 7 dni. Nie sądzę, żeby pięciogwiazdkowy hotel miał niedobre jedzenie. No już tutaj było prawie 6 tysięcy opinii. Prawie 5 na 5, że tak bym rzekła. W tym hotelu akurat co tam mamy upatrzonym? To akurat z tym jedzeniem było ok, bo w jednym chyba tak nie bardzo. No. Odpalamy sobie serial? Mhm. Nie oglądamy w ogóle. Nie mów, oglądaliśmy ostatnio w sensie, 2 tygodnie temu. No i to był raz. Na cały ale 3 odcinki bez rząd. Tak nam posmakowały te tościki, tak teraz wersja bardziej chrupiąca. Jeśli ktoś nie wie, jak je robię, to zapraszam do ostatniego vloga, tam właśnie podaję, co tutaj zrobiłam w ramach tego sprzątania lodówki. A właśnie, jeśli chodzi o Netflix i seriale, to odpalamy sobie Emily w Paryżu. W sumie jednak odcinek 3, ale wciągnęliśmy się tak jak do tej pory po tych 2 odcinkach, jest naprawdę fajnie. Odcinki są krótkie i takie bardzo, bardzo przyjemne, odburzające, więc idealne dla nas. Także my się żegnamy, robimy sobie wieczór z serialem. Wam pięknie dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Buziaki!